Plejada gwiazd, wielkie emocje i fotograficzne prace najlepszych z najlepszych. Już za chwilę rozpoczniemy 13. edycję Viva Photo Awards. Byłam wielokrotnie na Viva Photo Awards. I bardzo lubię te imprezy, bo one są po prostu zawsze bardzo, bardzo eleganckie, z klasą, są naprawdę świetne koncerty i można miło spędzić wieczór. Ja debiutuję, więc jestem z małżonką dzisiaj pierwszy raz, ale słyszałem wiele dobrego. Ja jestem dzisiaj rzeczywiście pierwszy raz. Właściwie nie wiem, czego się spodziewać, natomiast ponieważ mój mąż jest z wykształcenia fotografem, to fotografia też jest nam bliska. Jeśli chodzi o to, że dzisiaj widzimy Was znowu razem? No to jest najszczęśliwsza rzecz w tym roku dla mnie, taki wisienka na torcie. O, jak sobie myślę, wszystko w życiu jest po coś. Dzisiaj połączymy sztukę z muzyką, ze spotkaniami towarzyskimi. Na co Pani czeka najbardziej? Na wszystko, bo dawno bardzo nie byłam nigdzie właśnie na żadnym evencie i nie byłam tak bardzo wśród ludzi, więc tak naprawdę cieszę się, że mogłam wyjść. To jest moje pierwsze wyjście od bardzo dawna. Tak jak normalnie byłam przyzwyczajona do chodzenia w obcasach, to tak teraz dla mnie to było tak wow. Fotografia, wystawy i szeroko pojęta sztuka to wszystko daje nam wytchnienie w tych trudnych czasach. Ciekawe, czy zatęsknili też za tym nasi goście. Przede wszystkim jesteśmy ciekawi zdjęć i pytał Pan o te wyjścia. No, jest ich niewiele, ale jesteśmy całe szczęście zaszczepieni i możemy choć trochę bywać. Fantastyczne wnętrze i na chwilę zapominam, że jesteśmy w siermiężnym kraju, bo czuję się naprawdę jedną z wielu stolic świata czy Europy. Także dziękuję bardzo Vivie za to. To prawda, że spotkanie towarzyskie w dzisiejszych czasach trudno o coś takiego, ale paszporty covidowe były sprawdzone. Były. Na wejściu, więc wszystko się zgadza. No, czekam na gwiazdę wieczoru. Jestem przeszczęśliwa, że dzisiaj zobaczę Matteo Bocelli. Muszę powiedzieć, że po moim partnerze zakochałam się w nim absolutnie. Żałuję, że jest tak młody, no ale cóż, tak bywa. Ale jest absolutnie utalentowany, nieziemsko przystojny, więc jak taka dziewczynka się czuje i przebiera nóżkami. This is actually the fifth time I've been to Poland. Poland's a very beautiful place, beautiful people. I always enjoy to come here and yes, I'm so happy this time to be with you. Serdecznie życzę nam, ale przede wszystkim Państwu, Vivie, żebyśmy za rok mogli się znowu spotkać na takiej zacnym wydarzeniu.